16 wieczór z Ewangelii Świętego Jana 14, 23-27. Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Ojca, to wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Rozważanie. Boże Ojcze, Twój Syn ciągle objawia nam Ciebie i nie tylko objawia, ale przychodzi w Duchu Świętym z Tobą do naszych serc i czynicie sobie mieszkanie w sercach naszych. Święty Franciszek dlatego wołał: Bóg mój i wszystko moje, bo kto ma Ciebie, ten ma wszystko, co do Ciebie należy. Ojcze, poślij nam Ducha Świętego, aby napełnił nasze serca Twoim pokojem, abyśmy nieśli pokój całemu światu. Rachunek sumienia. Czy przyjmujesz całą naukę Jezusa Chrystusa? Gdzie szukasz Boga, pomocy i odpowiedzi na Twoje pytania? Jak wygląda Twoja modlitwa podczas tych rekolekcji? Czy starasz się nieść pokój, który Bóg Ci daje? A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Z listu do Rzymian 15:13.